walentynki dzisiaj, taki szczególny dzień. Skąd pomysł, żeby go spędzić właśnie tutaj? No tak wyszło dość spontanicznie. Przyszliśmy i uznaliśmy, że możemy wejść tu. Bardzo fajnie. Jest bardzo miło. Myślę, że było dzisiaj bardzo fajnie i na zakończenie dnia jest bardzo dobry pomysłem jeżdżenie na wyspach. Chciałam wziąć wnuczkę jeszcze na łyżwy i pokazać, jak babcia jeździ. 11 lat jeżdżę na łyżwach, to jeszcze jej nie było na świecie, jej tata nagrywał. Ja drugi raz jestem na łyżwach. Lubię jeździć na rolkach, a to prawie to samo. Jestem w Polsce urodziny, no i tak akurat, no bo w Anglii dzieci mają wolno od szkoły, no i tak z dziećmi się wybrałam po prostu, z siostrami. Jazda na łyżwach to jest wyczyn, jak dla mnie. Jest fajnie, no nawet samo przewracanie się to jest w ogóle, no śmiesznie, no jest śmiesznie, o to chodzi. Jak mówi nasze motto, Zabrze, miasto w sercu Śląska. I właśnie o sercu dziś rozmawiamy, sercem dzisiaj żyjemy, bo przecież walentynki to święto zakochanych, również święto lekko zwariowanych i my troszeczkę tego szaleństwa dzisiaj mamy na lodowisku miejskim przy ratuszu. Moc konkursów z nagrodami, dobra muzyka grana przez saksofonistę, Oskar już tutaj się rozgrzewa, za moment będzie nam grał. Jest miła atmosfera, więc chociaż mrozik lekki tutaj z nami nam towarzyszy, to dobre nastroje i ciepłe serce również są obecne, dlatego promujemy to, co w Zabrzu najfajniejsze, a w Zabrzu jest co robić, bo mamy przecież chociażby Park Milona Świateł ze wspaniałą Aleją Zakochanych, gdzie też możemy wygrać podwójne zaproszenia dzisiaj w ramach konkursów. Mamy oczywiście również sztolnię Klowa Luiza, być może nie jest to gondola Wenecji, ale wciąż można pod ziemią, pod Zabrzem, pod centrum Zabrza przepłynąć z bliską nam osobą właśnie w Łodzi, dlatego w Zabrzu nie można się nudzić i to dzisiaj próbujemy na tej fajnej, pozytywnej imprezie powiedzieć naszym mieszkańcom.